Nazywam się Irena Zajdel i witam Was na blogu Valent. Dzisiaj zajmiemy się planowaniem urządzenia wnętrz. Samo planowanie urządzenia wnętrz powinniśmy wykonać, zanim przystąpimy do prac remontowych czy wykończeniowych. Chociażby sama kuchnia. Jeśli już tak się zdarzyło, że wykonaliśmy prace remontowe czy wykończeniowe i przystępujemy do zamówienia kuchni, to albo robimy kuchnię według już podłączeń podciągniętych, albo jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty zmian tych podłączeń. Dobre urządzenie wnętrz to przede wszystkim planowanie, czyli bardzo dobry wywiad z osobami, które będą użytkować to mieszkanie. Musimy wiedzieć, do czego jest przeznaczone mieszkanie, do czego jest przeznaczone każde z pomieszczeń, co lubimy robić, jak to robimy, jak często robimy, czy mamy dużo gości, czy lubimy gotować, czy lubimy się kąpać, wolimy wannę czy prysznic i dużo, dużo innych pytań i odpowiedzi. Planowanie wnętrz rozpoczynamy od ustalenia koncepcji wnętrz, czyli na rzucie z góry mieszkania czy domu ustalamy rozmieszczenie łazienki, czyli wanny czy prysznica, umywalki, WC, bidetu. Ważnym elementem jest również planowanie kuchni, że w tym miejscu jest zlew, w tym miejscu jest kuchenka, w tym miejscu jest zmywarka. Nie bójmy się oddać planowania w ręce fachowców. Wręcz powinniśmy oddać pracę planowania wnętrz w ręce fachowców, ponieważ to oni pomogą nam uniknąć błędów, pomogą nam wyciągnąć z wnętrza jak najwięcej. Dobry architekt pomoże znaleźć miejsce na rzeczy, które nam wydają się nie do wykonania.